dobry? Serdecznie na początku chciałbym powitać wszystkich Państwa przybyłych na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego Orlik 2000 w Zespole Szkół w Baniosze. Serdecznie witam Panią Barbarę Samborską, burmistrza miasta i gminy Góra Kalwaria. Pana Mariusza Piątka, wojewodę mazowieckiego. Pana Piotra Stankiewicza, burmistrza miasta i gminy Piaseczno. Pana Jacka Bulaka, przedstawiciela samorządu gminy Reszno-Wola. Radny powiatu w Piasecznie, przewodniczącą Barbarę Rodzińską-Mękę. Pana Marka Rutowicza, członka zarządu starostwa powiatowego w Piasecznie. Panią Bożenę Zarzeczną, radną powiatu w Piasecznie. Pana Mateusza Baja, radnego Rady Powiatu w Piasecznie. Radnych Rady Miejskiej w Górze Kalwarii, przewodniczącym Zenonem Nastawą. Serdecznie witam. Księdza proboszcza Romana Ołtarzewskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Baniosze. Panią Ewę Sobiepanek, skarbnika gminy Brakowa. Witam sołtysów wsi Baniocha, Baniocha Wieś, Kąty, Tomice, Solec i Szybanów. Szczególne i wielkie powitania chciałbym tutaj w tym momencie złożyć na naszego przyjaciela, przyjaciela naszej szkoły, przyjaciela naszych uczniów, dwukrotnego mistrza olimpijskiego, pana Andrzeja Wrońskiego. Dziękuję, że pan przyjął nasze zaproszenie. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie. Szanowna młodzieży, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło w obecności tak znakomitych gości, którzy nas dzisiaj swoją obecnością zaszczycili. Mogę otworzyć kompleks boisk, który tutaj właśnie powstał. Jak państwo widzicie, mamy boisko do piłki siatkowej, do piłki nożnej, no, do piłki koszykowej i ten stan nas bardzo cieszy. Muszę podkreślić, że zespół wojsk i boisko Orlik, otwieramy dzisiaj Orlika, i zespół boisko Orlik powstało dzięki zaangażowaniu środków, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i z Urzędu Marszałkowskiego, bo 333 tysiące, pozostało kwotę blisko 600 tysięcy 595 z
jakimiś tam dawnymi było wyasygnowane z budżetu gminy. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, tym sponsorom, którzy nam pomogli w budowie tego obiektu. Bardzo chciałabym podziękować wszystkim Państwu, którzy byli tutaj zaangażowani sercem, duszą i rzeczywiście w wykonanie tego obiektu. Również chciałabym powiedzieć, że no, posiadanie takiego kompleksu pozwoli na promocję naszego zdrowia, dobrego stylu życia. No i myślę, że wielu ćwiczących i trenujących na tym boisku będzie mogło w przyszłości zasilić kadrę narodową naszą, czego z całego serca życzę. Poza tym chciałam nadmienić, to już się trochę może pochwalimy, że w lutym bieżącego roku również Zarząd Województwa Mazowieckiego wytypował naszą gminę do budowy następnego takiego obiektu. Mam na myśli Orlik 2012. W związku z powyższym obiekt uważam za otwarty. Na ręce pana dyrektora szkoły wręczamy skromny upominek, ale chyba bardzo przydatny, 5 kompletów ubrań sportowych. Panie dyrektorze. Chciałbym poprosić pana wojewodę Mariusza Piątka o zabranie głosu. Szanowna Pani Burmistrz, Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, Panie Dyrektorze. Ja cieszę się, że kolejny Orlik na Mazowszu wylądował. Mamy już kolejną edycję tego programu i kolejny kompleks boisk wielofunkcyjnych rozpoczyna swoje funkcjonowanie. Dla mnie jest to o tyle ważne, że jako przedstawiciel rządu w terenie mam okazję przekazać, że rząd to nie tylko te duże, najważniejsze inwestycje infrastrukturalne w tym kraju. Nie tylko budowa autostrad i dużych obiektów, ale to również inwestycja w młodzież. Cieszę się, że dzisiaj ta młodzież z terenu gminy Góra Kalwaria, z Baniochy, z okolic, będzie miała doskonałe miejsce do tego, żeby spędzić wolny czas, żeby poćwiczyć swoją tężyznę fizyczną, a nie tylko ten czas spędzać przed komputerem, przed telewizorem i w innych jeszcze dziwnych miejscach. Życzę Wam, żeby ten kompleks boisk był dla Was szczęśliwym, żebyście tutaj zdobywali swoją tężyznę fizyczną i chciałbym nawiązać do słów, które przed chwilą padły, żebyście, może tutaj zrodzi się talent olimpijski, talent sportowy, który nie raz będzie miał okazję wysłuchać tego, czym dzisiaj rozpoczęliśmy, czyli Mazurka Dąbrowskiego. Życzę Wam tego z całego serca, żeby to boisko było dla Was szczęśliwe. I tutaj na ręce Pana Dyrektora chciałbym przekazać, żeby to była może pierwsza nagroda w najbliższym turnieju, którą ufundował wojewoda mazowiecki. I cały komplecik. Szanowni Państwo, ale ja dzisiaj nie tylko w swoim imieniu własnym przemawiam, ja również do tych życzeń wszelkiej pomyślności, do tego, żeby ta baza sportowa tutaj w gminie Góra Kalwaria się rozwijała, pragnę dołączyć również życzenia, które przesyła pan wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, który chciał dzisiaj z Państwem tutaj być, ale niestety te obowiązki służbowe, które ciągle nas gonią, z czasem spiętrzyły się i dzisiaj w tej chwili jest pod Szydłowcem na konwencie starostów, ale przesyła ten okolicznościowy adres i również życzy wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. W małych miejscowościach, takich jak Badziocha, tego typu obiekt sportowy ma ogromne znaczenie. Ze względu na ograniczony dostęp młodych ludzi do innych miejsc kultury, sportu i rekreacji. Niewątpliwie ta inwestycja wyrówna ich szanse z rówieśnikami z wielkich miast. Daje im możliwości, być może otworzy większe, bardziej znaczące stadiony. Być może również dzięki tym boiskom zostanie odkryty talent sportowy na miarę naszych wspaniałych olimpijczyków. Całość? Jeszcze ktoś będzie ciął?